Który to pułk? Witamy bardzo serdecznie. Witamy i dziękujemy tym wszystkim, którzy oglądają nasze programy. Dziękujemy, a jednocześnie zachęcamy, żeby oglądać programy tak całościowo, te filmy nasze całościowo, bo dzięki temu być może taka całość jakaś główna będzie widoczna. Tak jak teraz widoczna jest ta piękna fotografia, a piękna fotografia mówi nam o tym. I tu pozdrawiamy już Poznań, pozdrawiamy Wielkopolskę po raz kolejny, bo... Bo mamy na zdjęciu 15 pułk ułanów poznańskich. 15 pułk ułanów. Tutaj marszałek Piłsudski dokonuje dekoracji tego pułku, ale to dekoracji to nie jest tak, że dekorujemy sobie pułk, bo chcemy go udekorować, tylko za tym stoją bardzo ważne działania, które wcześniej dzięki... No, będę chyba mówił Wielkopolanom, a chociaż może nawet i z innych części Polski też do tego wojska przychodziło. Na pewno dużo żołnierzy. Nie ulega wątpliwości. Więc o co chodzi, panie Mariuszu? No jak zawsze, o co chodzi? A, zaczniemy może od Wigilii, czy od wczoraj, ponieważ wczoraj obchodziliśmy 27 grudnia, czyli święto państwowe, ustalone przecież nie tak dawno, zwycięskiego powstania wielkopolskiego. A ten pułk jest po prostu, jakby jego historia jest właśnie związana z wybuchem powstania, które właśnie, jeszcze raz przypomnę, wybuchło 27 grudnia 1918 roku, a my jesteśmy dzisiaj 28, sobie to nagrywamy i dzisiaj mamy właśnie dzień, czyli można powiedzieć spokojnie 104 rocznicę, od kiedy pułk zaczął funkcjonować, bo właśnie według źródeł 28 grudnia pułk rozpoczął pierwsze działania. Fajnie był nazywany przez poznaniaków, bo oni ich ładnie nazywali dziećmi Poznania, więc tutaj myślę, że przede wszystkim właśnie Wielkopolanie brali udział. Z tych opisów, które gdzieś tam w źródłach występują, zawsze gdzieś tam jest podkreślone, że to był taki super bitny, świetnie zorganizowany, wyszkolony, zdyscyplinowany pułk polskiej jazdy. Także warto o nim pamiętać. I oczywiście, jeżeli zaczął być formowany w czasie powstania wielkopolskiego, to wiadomo, że ten pierwszy szlak to oczywiście był ten moment, kiedy pułk po prostu walczył w tych działaniach powstańczych. Zresztą, chyba z tego co pamiętam, wymarsz wojskowy miał 9 stycznia 1919 roku i na tym sztandarze, który państwo widzicie, tak, chociaż, ja go zasłaniam, ale to właśnie nie do końca, bo pan Maciej go niestety mocno zasłonił, no ale nie możemy inaczej tego zrobić. Ta data widniała właśnie, data, kiedy pułk wyruszył do jakby już prawdziwej walki. Natomiast samo zdjęcie wydaje mi się, że to jest zdjęcie dokładnie z 22 kwietnia 1921 roku. Tak bym stawiał, ponieważ wtedy właśnie 15 pułk ułanów poznańskich został oznaczony oczywiście tym naszym najwyższym oznaczeniem wojskowym, czyli orderem Virtuti Militari. No i proszę, podczas sztandarowy stoją, jest marszałek Józef Piłsudski, są żołnierze, są też ich rodziny, które uczestniczą w tej uroczystości. Oczywiście to znowu jeszcze tak a propos przed tą uroczystością, to mówiłem, że poznaniacy tak nazywali ich dzieci Poznania, natomiast tak Rosjanie nazywali ich trochę inaczej. Czerwone czorty, bo strasznie się ich bali, bo to był naprawdę... Lali tam te tak, towarzystwo. Bolszewików równo. I dlatego tak właśnie, tak powinno być. Czerwone czorty albo rogate czorty też takie. O, takie rogate, bo co one miały wspólnego z... Ale to chodziło nie o komunizm, tylko chodziło właśnie o ten strach. A gdzieś ta kolor czerwony zawsze z tym strachem w jakiś sposób jest związany. Więc także to, chłopaki tutaj... Z tego wynikało. Sprawiali się dobrze. Bo i między innymi właśnie jeszcze a propos tych rogatych czortów, o, to będzie też może ładniej, to te nasze rogate czorty brały udział oczywiście w Bitwie Warszawskiej, co jakby podkreśla też ich rolę i znaczenie. Tam takie tutaj jedno... Maciek mnie cały czas stuka, bo on mówi, że go co? Nie widać, nie, chce nie, być nie, mocno nie, widoczne. Nie, zdjęcie jest ważniejsze, fotografia jest ważniejsza. Oczywiście. Żołnierze, bo przecież
bo przecież po to tutaj jesteśmy, żeby zaprezentować tego typu fotografie. Tam ja chciałbym jeszcze wspomnieć dowódcę, bo to jest, myśmy wspominali przy okazji generała Dowbora Mosickiego. W ogóle pozdrawiali i tam zawsze pozdrawiamy przecież Wielkopolskę, zresztą nie tylko, ale tutaj podkreślamy akurat Wielkopolskę. Ja tak się zastanawiam, czy co to, jak ci nasi widzowie, gdyby, co oni by zrobili, żeby na przykład taki mój pomysł, czy, bo ty w tym filmie na temat generała wspomniałeś, że nie dostał odznaczenia takiego polskiego, a pośmiertnie jakby ktoś, prezydent, tak? Oczywiście, bez dwóch zdań, może zawsze, w każdej chwili. My publicznie tutaj zachęcamy wszystkich, którzy cenią sobie i szanują generała, a jest za co cenić generała Dowbora. No to my co, taki, a może ja challenge zrobię, przeskakankę przeskoczę. Ile razy ja bym przeskoczył? No, taki challenge, kto wie, czy on nie będzie takim elementem, który być może zmobilizuje wszystkich do tego, żeby... A zresztą taki jest pomysł, taki jest, tutaj publicznie rzucamy dla naszych widzów, dla wszystkich, którzy będą oglądali ten film. My na ten moment nie będziemy formalnie do tego podchodzić, no ale są pewnie ludzie, którzy jakby formalnie potrafią doprowadzić tą sytuację do takiego skutku, żeby w następnym roku, bo to już w tym roku pewnie nie będzie czasu, to będzie 105. rocznica wybuchu powstania Wielkopolskiego, które doprowadziło do tego, że co to byli Niemcy, Prusacy. Niemcy, tego jedynego naszego zwycięskiego, o czym ale musimy pamiętać. Jedyne zwycięskie, no ale jedyne. Na przykład warszawskie też tam trochę na panów trochę Macie, poszło. To wiadomo, natomiast było dużo tych powstań, które różnie się zakończyły, ale w większości wypadków niestety, gdybyśmy brali te wszystkie za i przeciw, to niestety czy listopadowe, czy styczniowe, czy warszawskie, czy częściowo śląskie nie zakończyły się tak spektakularnym sukcesem, ponieważ no tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że gdyby nie wygrane powstanie wielkopolskie, nie jest powiedziane, co by się stało z Wielkopolską podczas traktatu wersalskiego. No tak, traktat, pierwszej wojny światowej. Także tutaj to jest dlatego tak podkreślone i dlatego między innymi właśnie ustanowiono to święto państwowe, święto zwycięskiego powstania wielkopolskiego. I to słowo zwycięskiego mi osobiście bardzo się podoba, bo gdyby to był sam dzień powstania wielkopolskiego, to tak, no, jakaś tam informacja historyczna. Natomiast tutaj podkreślenie jakby konsekwencji, czyli zwycięstwa. Zresztą myślę, że tutaj też wpływ miało na to, że było to naprawdę, moim zdaniem, z powstaniem listopadowym, przepraszam, styczniowym, dwa najlepiej przygotowane powstania w naszej historii, dla mnie osobiście. To właśnie powstanie styczniowe i powstanie wielkopolskie, dlatego one też miały jakąś jakby większą szansę zwycięstwa. A propos jeszcze właśnie tak? Samych ułanów, to tak jak gdzieś tam mi się udało w źródłach znaleźć, to w tym okresie szczególnie międzywojennym, czyli 1921-22, jak już byli bardziej w tym ujęciu pokojowym, bo nie brali udziału w walkach, do 1939 roku na wszelkich konkursach jazdy na koniu plus różnych innych tam umiejętności takich armijnych, wewnętrznych, to właśnie ułani z 15 Pułku Ułanów Poznańskich odgrywali jedną z najważniejszych ról. Także tutaj cały czas wybitni polscy ułani. Oczywiście większa część tam chyba właśnie te zabudowania. Ja nie chcę się mylić, ale tak mi się wydaje, że to było gdzieś tam przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu, tak mi się wydaje. I to było miejsce, w którym znajdowały się koszary. I tamten pułk w większości przez ten okres międzywojenny funkcjonował i tam był zakwaterowany. Poznaniacy to wiedzą, no to więc ewentualnie, jeżeli nas oglądają, to zachęcamy w komentarzach, podpowiedzcie, gdzie. Tak, jeszcze raz. Pokażę sztandar. Tak, sztandar, no, bardzo ważna sprawa. I na koniec ja bym podkreślił jeszcze raz, jeżeli trzeba będzie podpis mój, to na pewno złożę pod, nie wiem jak to nazwać, petycją, czy pod jakąś takim elementem, który by doprowadził do tego, że generał Dowbor Muśnicki otrzymałby pośmiertnie order virtuti militari. Pomyślę, że myślimy z Maciejem, że na to zasługuje.
To co, Macieju, jak zawsze prosimy o jakieś tam komentarze, subskrypcje, lajkowanie i oglądanie tych naszych filmów, w których już jest troszeczkę i jakieś podsumowanie nawet też zechcemy zrobić. Dziękujemy. Do zobaczenia.